Siemano, mamy żniwa. Maszynka lata. Już kolejna działka wykoszona. W sobotę wykosiliśmy część, tam chyba 8 hektarów. Dzisiaj już jest kawałek walnięte. Już mam kolejną szczepę, sypiemy drugą. Jeden zbiornik nasypany. Elegancko, suchutka, to trzeba kosić, nie? No. Dobra, za chwilę drona spalimy. Jakieś ujęcia połapiemy z drona. Tam oddali bizonek lata. Jest godzina 01, zerujemy 07 i tak buja nas do rana, jak butelka rozlewana. Dzisiaj czuję się jak nie wiem, na te alkohol mam pragnienie. Szota densa tańczy mała, dzisiaj melanż jutro zwała. Jest godzina 01, zerujemy 07 i tak buja nas do rana, jak butelka ma sok. Kolejny zbiornik. Nawet ładnie są. O, pełniutki chyba. Albo czeka na mnie. A no, czeka. Dobra, cyk. Pszenica to chyba odmiana Julius, jak dobrze pamiętam. A jak mi się mylę, to na pewno napiszę w komentarzu, jakie to jest, znaczy w tym, w opisie, jakie to jest dokładnie odmiana, ale mi się wydaje, że to jest odmiana Julius. Sypie. Na oko sypie ładnie, ale jak się przeważy, to będzie wiadomo, jaki plon wyszedł z tej działki ogółem. Jak to wszystko sypało w tym roku. Nie jest źle, według tamtego roku to na pewno plon jest większy, bo więcej deszczu w tym roku padało, nie oszukujmy się. Ale tak było, w tamtym roku to susza poganiała. A w tym roku troszkę popadało. Nie było tego deszczu dużo. Nie popadało tak normalnie, na pewno troszeczkę tam brakuje, ale zawsze już to było coś. Coś, co dało. Podobno jęczmiona w tym roku bardzo ładnie sypały, bo jęczmień wcześniej na ten zawiązuje i wcześniej naciąga i dlatego zobaczymy, jak pszenica w tym roku będzie oddawała. No i kolejna szczepka naładowana, jedziemy zwalać. Coś się chmurzy, aby nie padało. Także co, widzimy się krótkę później, albo troszkę z trasy nagram, jak będę leciał. Daleko nie mam, nawet nie cały kilometr do domu. Także jedziemy. Nie ma co się obijać. Żebym już zdążył. Bo przyczepę nasypana konkretna jest. Cyk, buchwa, klimkę ustawiamy. Ale dobrze, że tu jest wysypane szlaką, tak było przechichane wyjeżdżać. Dawaj, smertny, jedziemy. Aby nikt nie wyskoczyło. Tutaj nie popodcinane te drzewa. Weź się człowieku miniak z czym szerszym. Samochodem osobowym jeszcze się miniesz, nie? Ale z cionikiem, jak tu się na zakrętach spotkasz, to powodzenia. Jakimś większym. O. Dobra, jedziemy dalej.
No jak skończymy tu tutaj, będziemy wjeżdżać, jak nie popada to pole. Także co, lecimy. No tu jest o tyle dobrze, że most jest, to tiry nie jeżdżą. Tylko przekichane, bo trzeba naokoło kombajnami jeździć. Trzeba asfaltem tam, tędyk. Bo tutaj nie są plusy i minusy tego, że jest ten most. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dronik rozładowany, dronik zostawimy teraz. Pewnie będą brachole chcieli ze mną jechać. A dronik na dzisiaj swoją robotę zrobił. Teraz tyłem trzeba cofnąć. Tak to elegancko mi szło. Teraz ciekawe jak jest kamera na głowie. Ciekawe jak się mi to się uda. Tak te bocyki, ogień tu już troszkę nasypane jest. O. Następną przyczepę trzeba będzie już podwalać, jak nie, a oczywiście jak nie popada. To tak. Dobrze mi szło. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Woźniak cofnij tak, żeby siary nie było. O, już się łamiesz za mocno. Cyk, dawaj, dawaj, idziesz dobrze. Cyk, prosty. No i prawie mamy ją w domu. Żeby nie przechwalić i nie spalić. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Żeby się nie odwaliło tak, że mi się elegancko uda cofnąć. Dobra, teraz cyknąć tą strunę i możemy odchodzić teraz nią. Cyk do góry. Film by się pojawił szybciej z przygotowań, ale jak to się ma z ujęciami, coś się stało, jak zgrywałem na komputer, było wszystko git, ale gdy dobra, skończył się właśnie, gdy rzuciłem do sobie do tego, do programu, nie? No to albo komputer, albo program postanowił, że filmu nie zrobię. Bo ujęcia, tak jak zawsze, powinny być ładnie, pięknie, że powinno się film skrajać, to ujęcia zrobiły się zielone. Podczas obraz, po prostu obraz się zrobił zielony, dźwięk miałem, tylko obraz zielony. Także prawdopodobnie już nic z tymi ujęciami się nic nie da zrobić. No to wziąłem się za nagrywanie kolejnego vloga. No, trudno się mówi. Fajne ujęcia były ponagrywane.